Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jeszcze słychać jeszcze drogę. A ja już zauważyłem pierwszego prawdziweczka. Ale... O kurde. Ten ma kurde nogę grubą. No piękny białasek. Cudownie. Bierzemy, skrobiemy później, żeby nie było już zbędnych komentarzy. Zakrywam miejsce i lecimy dalej. Na wstępie chciałem Wam podziękować za naprawdę prawie 100 tysięcy wyświetleń, już się tam zbliża. W filmie, który rzuciłem ostatni, przedostatni w sumie, z grzybkami. No naprawdę jestem zadowolony, że aż taka oglądalność tego jest. Super, o patrzcie tutaj. Ale ten tutaj widzę, że jest troszeczkę już nie za bardzo do wzięcia, więc go zostawię. Mega teraz popadało, jest naprawdę wilgotno strasznie, dlatego wybrałem się dzisiaj w lasy typowo bukowe. No mam nadzieję, że uda nam się takich białasków wspaniałych nazbierać troszeczkę więcej. No i co? Oczywiście jak coś będę widział, no to odpalamy kamerkę. No i zbieramy, słuchajcie. Podejdziemy troszeczkę dalej w te miejsca, gdzie ostatnio zbierałem. Zobaczymy, jak tam wygląda. Mam nadzieję, że tam coś się pojawiło. Lecimy. O kurde, patrzcie na to. Stanąłem sobie tutaj, praktycznie przy drodze. Tu jest jeden, ale jakie spore. Tu jest drugi. Tam w oddali widzę jeszcze jednego. Zobaczcie, jakie widać, jakie ogromne sztuki. Masakra. Kurde, nie wiadomo, czy podejść do którego pierwszego. Idę do tego. Zobaczcie na to. Szok, zobaczcie, jaki wielki. No wielki, ale... No kurde, twardy. Ale bajer. Słuchajcie. No pięknie. Szok. Zabieramy. O, tu kurczę ktoś był? Chyba tak. O nie, tu jeszcze jednego zauważyłem, zobaczcie. Ja pierdzielę. No powiem Wam, on jest troszeczkę może tutaj nadgryziony. Zobaczymy, jaką ma nogę. No, powiem Wam, chyba się nadaje. O kurde, co za prawdziwki. Ja pierdziu. Zobaczcie tego. Na suszonko w sam raz. Słuchajcie, bierzemy. Zakrywamy miejsce. I słuchajcie, lecimy. O kurde, no gdzie się nie spojrzę? Zobaczcie, tam jest jeszcze jeden. Ja pierdziu. Boję się tutaj chodzić. Normalnie, żeby mnie zdeptał. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz wracamy, bo mamy pełne wiadro. Chciałem tylko dosłownie na chwilkę wyskoczyć. 15 godzina. A tu będzie, widzę, że... Oj, ten jest dość mocno pogryziony. Aj. Chyba go zostawimy, słuchajcie. Zostawimy go tu. O kurde, patrzcie na to. Stanąłem sobie tutaj, praktycznie przy drodze. Tu jest jeden, ale jakie spore. Tu jest drugi. Tam w oddali widzę jeszcze jednego. Zobaczcie, jakie widać, jakie ogromne sztuki. Masakra. Kurde, nie wiadomo, czy podejść do którego pierwszego. Idę do tego. Zobaczcie na to. Szok, zobaczcie, jaki wielki. No wielki, ale... No kurde, twardy. Ale bajer. Słuchajcie. No pięknie. Szok. Zabieramy. O, tu kurczę ktoś był? Chyba tak. Ale ten... To jest masakra, nie? Jak on będzie zdrowiutki, słuchajcie, to będę pod wrażeniem. Zobaczcie. Ja pierdziu. Jaka twarda noga, nie wierzę. Szok. O kurde. Tu ślimaczek nam pochodził, ale to nic nie szkodzi. No patrzcie. Jakie prawdziweczki piękne. Szok. Kurde, nie spodziewałem się. Słuchajcie, że po chwili będę wracał do domu, bo zaraz będziemy mieli chyba full.
ale idziemy po tamtego. Będę tak szedł, słuchajcie, się rozglądam w jedną, w drugą stronę. Jeżeli coś będziecie widzieli, oczywiście napiszcie w komentarzu. Tamten widzę, jest też bajer. Bajerancki. Idziemy po niego. Ale słuchajcie, tu chyba ktoś był. Chyba ktoś był, bo tu widzę, że jest przewrócony jeden. Ale, o tam drugi. Słuchajcie, widzę drugi. Weźmiemy sobie najpierw tego. Masakra. O kurde. Ślimaki wyjazd. Pięknie. Kurde, no szok. Normalnie szok. Idziemy jeszcze po tamtego. Naprawdę się tutaj dość mocno rozejrzę, bo widzę, że ich tutaj jest. Gdzie nie spojrzę. Słuchajcie, ja się rozglądam do tyłu. Kurde, wszystkie się nadają, nie? Słuchajcie, wszystkie. Jakie nogi. Szok. Pięknie. Dobra. Kurde, naprawdę, mocno się tu trzeba rozejrzeć. Bo jest. Jest nieźle, nie? Podejdę tam na tą górkę, jeszcze do góry, zobaczę. Kurde, powiem wam, jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, ile już tego jest. No kurczę, dopiero wszedłem, słuchajcie. Nawet nie doszedłem do tego miejsca tam, gdzie ostatnio zbieraliśmy w tych jagodzinach. To jest tam troszeczkę dalej. Ale kurde, muszę się tu przejść. Wy sobie możecie później fajnie w filmiku zatrzymać, jak coś widzicie. Ja sobie co chwilę staję, rozglądam się na boki. Się tu jeszcze przejdę kawałeczek. Bo chcę podejść tam w te jagodziny, zobaczyć co tam się dzieje. Jeżeli do tego czasu nie uzbieram całego wiadra, bo wtedy nie mam po co tam iść. Okej. Słuchajcie, no przyszedłem ile? 20 metrów? Nawet nie. I druga strona, patrzcie, tu dwa, mam nadzieję, że je widać, będę powoli przesuwał. Tam się schował taki jeden, o, chyba go widzicie. Powoli przesuwam dalej. Sam się rozglądam, tutaj jest taka piękność, zobaczcie, jak go super widać. No i dalej, tutaj już mamy troszeczkę gałęzi, więc trzeba będzie tam podejść. Ja pierdzielę, idziemy do niego. Idziemy do nich. O, tam jeszcze jest. Nie wiem, czy go zauważyliście. O, czekajcie, gdzie to jest? O, tam go widać. Tutaj, tutaj, tutaj właśnie. Dobra. No i co? Ja będę wracał pewnie zaraz do domu. Sakra, zobaczcie, jakie są duże. Ja pierdzielę. Szok. No kurde. Sobie zrobię do miniaturki. Pięknie. Ja pier... No, chodź tutaj. O, mordę. Ale... Szok. Ja pier... Nie spodziewałem się, że takie duże dzisiaj znajdę. I to same takie, słuchajcie. I one są wszystkie zdrowe. Dotykając po nodze, czuję, że są naprawdę twarde. Tutaj jeszcze jeden. Tutaj już jakiś ślimak nam podchodzi, ale tu nic. Kurde, ja zbieram i słuchajcie, nie patrzę jak go wyjmuję, tylko się rozglądam cały czas na boki. Jeszcze idziemy, słuchajcie, po te trzy. Ten tu jak ładnie wyrósł, zobaczcie. Zobaczymy jak on tu wygląda. Kurde, taki twardziel, szok. Patrzcie, jak on wyrósł daleko. Taka noga. O kurde. Szok. Nie no, coś pięknego, nie? O kurde, go nie ma jak wyjąć. Zobaczcie, gdzie ta noga idzie. Ja pierdzie. Jeszcze tak mocno tego. Kurde, patrzcie tą nogę. Szok.
O kurde, nie chcę go tak wyrywać mocno. Nawet nie ma jak go tutaj obkręcać. O kurde. I patrzcie na to cudo. No szok. To. Nieźle. Dobra, ja już zaraz, słuchajcie, wracam do domu. Odcinek będzie mega krótki. Szok. Nakryjemy tu miejsce tu dobrze. Ja pierdzie. Ten tu jest potężny. No. Jeden z ładniejszych, jakich znalazłem. Gdzie były tamte pozostałe? Czekajcie, rozglądam się. A, tu jest. A, tutaj są te dwa. Trzy w sumie widzę. Tego tu nie widziałem, jak tego zanim co tu stał. Zobaczcie, tego tutaj widzieliśmy, a tu za nim jeszcze jeden był. Maluszek. O kurde, nie, masakra. Takich ja nie widziałem jeszcze. Tamten to jest normalne mistrzostwo. Jeden z moich ładniejszych, których znalazłem. Prawdziweczki, ja pierdziu. I słuchajcie, tamten jeszcze jeden jest. No i ja już mam zaraz full. Naprawdę nie trwało to długo dzisiaj. Powiem wam szczerze, że nie myślałem, że o, ten jest taki troszeczkę w środku, więc go zostawiam. Słuchajcie, pierwszy prawdziwy, który czuję, że jest miękki w środku, więc niech sobie tutaj rośnie. Tam widzę kolejnego. Ja pierdzielę, jakieś mega miejsce trafiłem. I słychać samochody. Jedno z główniejszych dróg. I to kurde, prawdziwek za prawdziwkiem. Się boję tutaj deptać. Tam kolejny. Ja, gdzie ten był? Słuchajcie, czekajcie, bo go zgubiłem. Muszę kucnąć. Gdzie on jest? Kurde, nie widzę go. Masakra. O, tu, dobra. Tutaj jest. No, pięknie. Taki maluszki. Ale w porównaniu do tamtego, nie, to jest... Ja nie mogę uwierzyć. Patrzcie to jeszcze raz. Nie? To jest, kurde, jakieś monstrum. I to jest, zobaczcie, jakie, kurde, zdrowiutkie. Ja pierdolę. Pięknie. Jeszcze jeden, słuchajcie, jest pod tymi gałęziami, ale widzę, że on jest obgryziony dosyć, więc chyba nawet go nie będę tam zbierał. Tutaj mam jeszcze jednego. O, ten się nadaje. Tamtego zostawiam, niech sobie jest. Widzę, że jest dość mocno obgryziony. O kurde, ten tu liście zostawię. Miejsce zakryjemy. No i dobra, idziemy jeszcze kawałeczek. Kurde. Szok. Chyba sobie przejdę tam na drugą stronę, bo podejrzewam, że tam będzie podobnie, nie? I tam się przejdę wokół tego, tylko tutaj. I słuchajcie, wracam do domu, bo widzę, że to dzisiaj będzie trwało bardzo szybko. Jestem, słuchajcie, zaraz wam powiem, spojrzę na zegarek. 15:19. Ja pierdzielę. Uwaga, jestem niecałe pół godzinki i już mam nazbierane tyle. Szok. Dobra, to było takie dłuższe ujęcie, w sumie fajne, bez żadnego cięcia. A ja sobie tutaj chwilę pochodzę i jak coś będę widział z daleka, oczywiście od razu odpalamy. No i tylko zaczęły się mocniejsze górki, już kolejne sztuki. Kurde, tego nawet nie widziałem. Słuchajcie, patrzałem tam, bo z przodu między tymi dwoma buczkami, zobaczcie, są... O, tutaj dwie sztuki widać. Tam u góry już widzę kolejną. Ale tego tu nie widziałem, naprawdę, bo się patrzyłem w tamtą stronę i tego nie zauważyłem. Ale trzy sztuki już tu widzę na pewno. Z tą już jest czwarta. Piękny, biały. Leci do wiadereczka. Dobra, idziemy dalej. Ja się tu rozglądam do tyłu jeszcze. Zaraz wam pokażę tamtego. Tamten jest dosyć ciekawy. Już go widzę, że jest nawet spory. Widzicie go stąd? Pięknie tam wyrósł.
I fajnie, jak się idzie właśnie z dołu do góry, to lepiej oczywiście widać. Nie, powiedzcie, że to nie jest prawda. Widzicie tą rodzinę? Ja pierdzielę. Serio? O kurde, chyba zaraz mam full. No jak nie, jak tak. O masakra. Ktoś tam chodzi też, czy nie? Nie, chyba mi się wydawało. No dobra, lecimy. O kurde, tam co się dzieje, to jest niemożliwe. Słuchajcie. Tam jest niemożliwa teraz sytuacja. Idę najpierw po tamtego do góry. A ja pierdzielę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem chyba tam widzę. Masakra. O kurde. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Zobaczcie ten, jaki ładny. Co to są kurde za grzyby teraz? Ja pierdzielę. Szok. Ja pier... Ja już mam, słuchajcie, za... Dosłownie zbieramy tamte i wracamy, bo już jest full. Nie, ale tam to jest niemożliwe. Idziemy tam zobaczyć. Aż sam jestem ciekaw, nie? No kurde. Czegoś takiego to nie widziałem. Ja... Widzicie to? Co tu się dzieje z przodu? Patrzę tu, żeby nie depnąć na jakiegoś. I zaraz patrzymy, co tu się dzieje. I dobra, jedziemy. 1, 2, 3. Zobaczcie, jaki ten jest ciekawy. Bokiem wyrósł fajnie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam się schował za nim. 9. Rozglądam się jeszcze, czy tu jeszcze coś jest. Słuchajcie, 9 prawdziwków w jednym miejscu. Tam jest kolejny. 10. I to jest niemożliwe, nie? Słuchajcie, ale trafiłem miejsce, nie? Ja pierdzielę. Te tu połączone takie. Szok. Kurde, ciężko je wyrwać, słuchajcie. Ja pierdzielę. Nie wiadomo jak. Dobra, udało się. Dobra, są dwie sztuki pierwsze. Dwie, żeby tu żadnego kurde nie pominąć. Ja pier... I to kurde, jakie twardziochy. Ja pier... Masakra. Niemożliwe. Kurde, tego nawet nie widziałem, słuchajcie. Ja pier... Szok. To jest szok, co tu teraz, co teraz znaleźliśmy, to jest normalnie aż niemożliwe. 10 prawdziwków w jednym miejscu. 10, słuchajcie, borowików. Wyrosło nam tu na obrębie, nie wiem ile to może mieć tu. 5 na 5. Jak gdzie tam, bo tam dalej liczę już nawet, co są te dalej, co. Właśnie spoglądam sobie na niego, bo patrzę, czy tu coś obok jest. Kurde, da, wychodź. Jakie prawdziwki. Szok. O, ten jest, słuchajcie, poniszczony, widzicie? Zostawiam go. No dobra, czyli odpada, mamy, o kurde, wypadł. Mamy 9, tak? Czyli 9 na razie zdrowiutkich. Tu jest taki maluszek, zostawiam go, niech sobie rośnie. Bo już nie mam gdzie chować. A to już zobaczcie, wędruje. Wędruje do nich. Jeden, pewnie sobie pójdzie do tamtego. Ten jest piękny. O. Kurde, tu jest jeszcze jeden. Naprawdę tu jest ciężko, aż się idzie teraz, bo gdzie nie spojrzę, to wszędzie one są. Masakra. To z daleka? Naprawdę aż nie wierzyłem, jak na to spojrzałem. No zobaczcie, jakie one są wielkie. Do ręki. Twarde to jest, ja. No kurde, szok.
Dobra. Gdzie były teraz te kolejne? Ja już mam full. Mogę wracać do domu, słuchajcie, po pół godziny, no 40 minut liczmy. Tam jest jeszcze jeden, dobra, widzę. Kurde. O, ale to wiadro już waży. Rozglądajcie się tutaj razem ze mną, bo naprawdę szok. Tutaj tego jeszcze mamy. Kurde, że to wiatr mi się nie przewrócił. Niemożliwe, nie? Co tu się stało, to jest niemożliwe. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Cały, kurde, całe wiadro. Ja już powiem wam szczerze, podejrzewam, że ich jest tutaj więcej niż ja naliczyłem. 10 sztuk, no kurde, to jest aż niemożliwe. To wszystko jest takie zdrowe. Czuję, jak to normalnie, jaką on ma nogę. Masakra. Zobaczcie, co to są, kurde, za stwory. Szok. Ja nie mogę. Kurde, aż muszę ochłonąć. No zobaczcie, ja już mam naprawdę full. Przejdę jeszcze tutaj ten kawałeczek, słuchajcie, i wracam chyba. No i wracam do samochodu, no bo co? Ja to będę chował po kieszeniach, a wyrywać, żeby wyrywać, no to bez sensu. Ktoś tam jechał na rowerze. Dobra, słuchajcie, idziemy jeszcze się przejść tutaj w tą stronę. Zobaczymy, co tam jest. Dobry, dobry. Tutaj ten kawałeczek. No i słuchajcie, lecimy. Lecimy dalej. To było to piękne miejsce, gdzie znaleźliśmy tego dużego, tam troszeczkę dalej. Słuchajcie, ja postanowiłem, że wracam, bo to jest bez sensu. Zobaczcie, jest już naprawdę full, ciężkie to wiadro strasznie. No te prawdziwki też są dość namoczone, ale zdrowiutkie, też swoje ważą. No i słuchajcie, wracam. Tak postanowiłem, że fajnie by było chociaż jeszcze jednego podnieść i zakończyć na tym odcinek. Rozglądam się tutaj na boki, może coś wypatrzymy jeszcze. Na pewno, bo słuchajcie, to widać jest miejsce, no masakra jakaś tutaj była. Jednego prawdziwka byśmy podnieśli i słuchajcie, wracamy, montujemy filmik, no i wrzucamy. Kurde, powiem wam, no szok, normalnie szok. Co tutaj się dzisiaj stało? Tyle takich pięknych. O, jest. No i słuchajcie, na tym będziemy zakończymy. Mam nadzieję, że on jest zdrowiutki, ale na pewno, słuchajcie, bo to są tak piękne teraz. No kurde, bez żadnego ale. Ostatni morowik dzisiaj i kończymy na tym odcinek. Pięknie. Całe wiadereczko. Słuchajcie, godzina 15:56. Godzinka czasu i mamy, zobaczcie. Zaraz je wyczyścimy sobie i będziemy do domu montować filmik. Oczywiście przed prawdziwki oczyścimy, pokroimy i przygotujemy do suszenia. No i słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Wracam do samochodu, mam naprawdę mega blisko, bo cały czas słychać tutaj główną drogę. Daleko nawet nie musiałem odchodzić. Kurde, no muszę wam to pokazać. Nie? Zobaczcie. Idziesz i cały czas gdzieś jakiś jest, nie? No kurde, wziąłbym go jeszcze, no. Aż szkoda, bo to są naprawdę takie sztuki, że... Sprawdzimy, jak on wygląda. Ja piernie, normalnie szok. Przecież on jest twardy taki, że... Jaka noga, tu jest, kurde. Ciężko będzie go tam wykręcić jakoś, żeby nie uszkodzić go. Okej, dobra. Idzie. Okej. No i pięknie. Ostatni dzisiaj. Taka sztuka, słuchajcie.
suszonko będzie. Także mam nadzieję, że już nic nie wypatrzę. Już nie chcę, po prostu już wystarczy mi dzisiaj. Przez tą godzinę, co dzisiaj nazbierałem, już wystarczy. Słuchajcie, dobra. Kończymy. Ja lecę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Słuchajcie, damy radę czy nie? Może jeszcze coś tutaj upcham. Ale jak to zobaczyłem, to mówię, nie, no nie mogę przejść po tego obok. Ja pier, jakie piękne. Tamten się przewrócił, albo ktoś tu był, ciekawe. Zobaczcie na te dwie sztuki. No kurde, to jest aż niemożliwe, nie? Masakra. Co z tym tu? Ciekawe. Czy się sam tak przewrócił już? Czy ktoś tu był i go kopnął? Ale wątpię, no bo przecież każdy by zebrał. No kurde. Nie wierzę. No weźcie i weź takiego, nie wiem, no zobaczcie jakiego jest. Przepiękny. Ja pierdziu. Tego tam zostawimy. Tego jeszcze biorę i naprawdę zmykam. Nie chcę już w ogóle się nigdzie patrzeć, ale słuchajcie, nawet się nie trzeba rozglądać, one po prostu same się pojawiają, nie? W oczach, kurde. Dobra. To jest ostatni już i naprawdę koniec. Koniec tego. No. I lecimy. Jakoś jeszcze tutaj zabiorę i... Ja pierdziele, ale to jest ciężkie. Dobra, idziemy. Koniec, już się nawet nie rozglądam. Po prostu patrzę tylko pod nogi. Idę do samochodu. Dobrze, że tak blisko. Ja pierdziele, idź do samochodu. Nie wiem, ja już chyba po prostu tylko to pokażę. Zobaczcie, tu. No, tam. Ja pierdziele. Nie, no to jest... Ja już naprawdę nie mam gdzie tego schować. Rośnijcie sobie, kurde. Może ktoś was zbierze. Zostawiamy dla innych. Kurde, nie. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy. Tam jest czwarty, widzę. Z tyłu. Słuchajcie, no zobaczymy, kto ile sobie tutaj podniesie jeszcze. Ja już po prostu mam wystarczająco dzisiaj. Fuh. Rozglądam się tutaj do tyłu, nie widzę nic, ale tutaj te na pewno ktoś będzie zadowolony z nich. Masakra. Tam ja pierdziele, kolejny. O kurde, niski poziom baterii. Końcówka, słuchajcie, i tak w moim telefonie do nagrywania. Niech sobie tam po prostu ktoś zbierze. Zostawiamy, zmykamy, bo już... Ja już po prostu nic nie podnoszę. Wystarczy. Przez godzinę czasu to, co udało się tutaj zebrać. Słuchajcie, już nie mogę tego unieść. Naprawdę jest tego sporo. Ten jeden jest naprawdę przepiękny. Ten taki największy, co dzisiaj znalazłem. Taki całkiem twardy. Naprawdę czuć, że w środku nic nie żerowało. Dobra, słuchajcie, ja przemykam przez te gałęzie tutaj. Rozglądam się cały czas, kurde, bo to nie idzie nie patrzeć, nie? Nie idzie nie spojrzeć na boki. I teraz już naprawdę koniec. Jak coś już będzie, nawet chyba nie włączę, bo to jest bez sensu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.